Wasz pierwszy raz wspólny na jednym planie? Pierwszy. Mnie się bardzo to pytanie podoba. Ode dobrze. Czy to jest wasz pierwszy raz? Tak. Tak, tak. To jest nasz pierwszy raz. To jest nasz pierwszy raz. Znaczy, ja powiem wam słuchajcie, jedną rzecz, to jest fenomenalne, ale to jest pierwszy raz, gdzie w ogóle mężczyzna, mąż może legalnie na żonę krzyczeć, prawda? Tak. Bo u nas to się nie zdarza. Tak? Pierwszy sezon były wrzaski. Ja się wkurzałam, ja naprawdę się wkurzałam, ale nie trzy się tak na mnie. Ale no muszę. Ja, okay, a to legalnie ale, można. Ale tak proszę panowie, nie, warto o tym pomyśleć. Także tak, mąż wczuł się, w końcu mógł się powyżywać, bo tak to ja jestem lwem, w sensie lwicą, nie pozwalam na siebie krzyczeć, a na planie może. Ale powiem tak, fajnie. I to jest dla mnie taki naprawdę rodzinny interes, że możemy razem brać udział w takim projekcie, bo wcześniej braliśmy udział w jakichś sesjach wspólnych. No ale to jednak nie był taki duży projekt. Tak, ale jednak 3 miesiące na planie, teraz kolejne 3 miesiące na planie. Z jednej strony dobrze, bo tak to robiliśmy inne rzeczy i mało czasu, więcej się widzimy teraz w ciągu dnia. Aczkolwiek są plusy i minusy tego. No właśnie, przenosicie do domu pracę? Chyba no nie, właśnie, ale właśnie ja próbuję. W nocy czytam scenariusz. Mówię, okej, ja mam jutro z tą scenę. Przegadamy tekst? Nie, daj spokój. Drodzy Państwo, ja powiem tak, mamy. Znaczy ja uważam, że mamy ciekawsze rzeczy do robienia. Ja ale tak, 23 w nocy ja bym przegadała tekst, a mój mąż nie chce. Nie. Znaczy ja też w pewnym sensie przegaduję i ćwiczę scenę. Natomiast ale my nie mamy takich scen. Zmieniasz dialogi. Tak, troszkę dialogi zmieniam, tak. Bardziej z kina akcji, ale no. Może mało zdradzę jeszcze do tego rodzinnego interesu, dołączy kolejny członek naszej rodziny, prawdziwy. Tak. I to też będzie fajnie, że naprawdę ja to uznaję i czuję się jak w takiej jednej wielkiej rodzinie jadąc na plan, bo tam też zagra nasze dziecko. Tak. I tak będzie bardzo rodzinnie. Znaczy, drodzy Państwo, to jest w ogóle z tego, co się orientuje, a myślę, że dobrze orientuje, to będzie taki pierwszy chyba serial, w ogóle projekt w historii telewizji, bym śmiał powiedzieć, gdzie rzeczywiście tytuł bardzo się przekłada na rolę, bo rodzinny interes będzie rzeczywiście od właściwie jutra, bo nasza córka będzie miała jutro pierwszy dzień zdjęciowy, będzie takim naprawdę rodzinnym interesem w pełni. To już nie jest jej pierwsze doświadczenie, także miała ze sobą i fabuły, i inne seriale. No to było takie rzeczywiście stresujące i do końca nie widzieliśmy. Znaczy ja na przykład jak ją zawoziłem na plansie, chyba sam czułem źle, no bo przyjechałem jako tak zwana osoba opiekun prawny chyba, tak? Fachowo jednak się ryczyli rodzic, a nie jako aktor, także tak zupełnie się inaczej czułem. Zawsze myślę, się odczuwa taki trochę lęk, czy to obawę, jak wypadnie, czy a ja jej to się spodoba. Taka okropna mama, że powiedziałam jej jedno, że jak nie będzie się uczyła przy okazji, bo będzie, że musiałam się tekstów nauczyć i w ogóle na planie nie byłam, nie na sprawdzianie, to ją odeślę w kartony i nie będzie jej dalej. To prawda, Madzia chwila jest bezwzględna, ale ja jestem ten dobry ojciec. Ja chciałabym, żeby jednak wszystko musi być taki. Aktorstwo przy okazji. Tak, tak, aktorstwo przy okazji, jest jeszcze młoda. Czy to będzie jej pasja, czy to będzie to, co naprawdę chce robić, to jest jej oczywiście wybór. Poniekąd ma swoje pasje, ma konie, ma tańce. Póki co bardzo dobrze się uczy i chciałabym, żeby tak zostało, żeby nie uderzyła jej mała woda sodowa. Ale myślę, że tak, że dużo rozmów i będzie dobrze.